Pamiętam taki okres w moim życiu, gdy bardzo dużo czasu spędzałem na pochłanianiu tony informacji z internetu. Oglądałem wideo, czytałem różne portale społecznościowe, czytałem różne blogi, czytałem książki. I w pewnym momencie miałem takie poczucie, że strasznie przesyciłem się wiedzą oraz informacją. I pewnego dnia postanowiłem, że zrobię taki eksperyment. I całkowicie przestałem korzystać z komputera, przestałem korzystać z internetu, przestałem czytać książki. Praktycznie w ogóle nie spędzałem czasu w mediach społecznościowych. I postanowiłem, że będę więcej czasu spędzał samemu ze sobą. I zacząłem więcej chodzić na spacery, więcej siedzieć samemu ze sobą w ogóle na tyłku, nie rozpraszając swojej własnej uwagi niczym konkretnym. Pamiętam taki moment, gdy położyłem się na środku mojego pokoju, patrzyłem się w sufit i kiedyś przyszedł tutaj Alex i spytał się mnie, co ja robię. A ja powiedziałem mu, że nic nie robię. I to był taki moment, gdy zacząłem zastanawiać się, dlaczego w ogóle ulegamy autorytetom. Dlaczego ja ulegam autorytetom? Dlaczego wiedza i informacja jest dla mnie taka ciekawa? Co takiego skrywa w sobie autorytet, że tak chętnie po niego sięgamy? I stwierdziłem, że zrobię taką kontemplację i nawet głęboko zacznę zastanawiać się, co takiego jest w autorytecie. Jakie cechy musi posiadać taki autorytet, żeby uznać go za autorytet? Za takiego, wiecie, nawet mógłbym powiedzieć celebrytę, który jest w pewien sposób szanowany przez ludzi i my tak lgniemy do niego. I to może być autorytet pod różnymi postaciami, tak? To może być rodzic, mama, tata, znajomy, kumpel, to może być twój nauczyciel, to może być youtuber, jakiś celebryta, którego oglądasz, nauczyciel duchowy, książka, tak? Jakiś wykład, podcast, cokolwiek. Coś, co stanowi dla ciebie esencję wartości i czujesz takie głębokie poczucie, że ten autorytet posiada coś dla ciebie cennego, coś dla ciebie ważnego, tak? Autorytetem może być lekarz, autorytetem może być dentysta, autorytetem może być polityk, ktoś, kogo uznamy, że stoi nad nami, jest w czymś lepiej rozwinięty, posiada jakieś cechy, których my nie posiadamy. I w pewien sposób taka osoba jest po prostu nadrzędna nad nami. I tak siedziałem i się zastanawiałem, czy autorytet w ogóle istnieje? Czy istnieje ktoś taki jak autorytet? Czy nie jest to jakiś błąd poznawczy? Czy my czasami sobie nie wkręcamy tych autorytetów, że ci ludzie są ważniejsi od kogokolwiek innego? Może autorytety to są po prostu narcyzi, którzy uważają się za lepszych, za bardziej wartościowych. Skąd to się w ogóle bierze i dlaczego tak jest? I pomyślałem, że nagram dzisiaj takie wideo, w którym zachęcę Was do tego, abyście głęboko przemyśleli sobie ten temat. Jest to bardzo ważny temat. Dla mnie osobiście jest to mega bardzo ważny temat, szczególnie dla osób młodych, no i nie tylko. Bo to jest też tak trochę, że my wyciągamy wzorce z dzieciństwa i potem, gdy dorastamy, to te osoby, które stanowiły dla nas autorytet w dzieciństwie, my potem poszukujemy podobnych autorytetów wśród ludzi w dorosłości. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że poszukujemy po prostu osób, które będą odgrywać takie same role, jak było w przypadku w naszym dzieciństwie, tak? Tak się dzieje w związkach, tak się dzieje w przyjaźniach. Bardzo często tak się po prostu dzieje, że poszukujemy tych samych cech. I ja przygotowałem dla Was takie 5 punktów. 5 punktów, które dla mnie są dosyć oczywiste, ale na co dzień bardzo często pomijane wśród ludzi. Ja się nawet dziwię, dlaczego ja to dostrzegłem, dlaczego ja to zobaczyłem, a inni ludzie tego w ogóle nie dostrzegają i nie zauważają takich oczywistości. I tak, punkt numer 1. Dlaczego ulegamy autorytetom? Realizujemy, zaspokajamy w ten sposób nasze potrzeby. Przynależność, bezpieczeństwo.
nasz umysł jako tako potrzebuje mieć przekonania, potrzebuje mieć wiedzę, żeby funkcjonować. I w dzieciństwie takim głównym autorytetem dla nas są nasi rodzice, potem nauczyciele i uczymy się w ten sposób, jak żyć, jak postrzegać świat, jak funkcjonować. Uczymy się tego, jak odgrywać rolę, uczymy się po prostu zasad gry w życie. I autorytet właśnie odgrywa dla nas taką rolę, takiej osoby nadrzędnej, która uczy nas, jak żyć. I w ten sposób zaspokajamy nasze potrzeby. I teraz nieważne, czy to jest nauczyciel duchowy, jakiś guru, czy weźmiesz jakiś podręcznik do ręki i zaczniesz się czegoś uczyć, a może pójdziesz do jakiejś sekty, czy może pracujesz w jakiejś firmie, w jakimś przedsiębiorstwie, pracujesz dla jakiegoś projektu i masz jakąś osobę nad sobą, to ta osoba realizuje w pewnym stopniu twoje własne potrzeby. Punkt numer 2. Uczymy się czegoś nowego, inspirujemy się, by stać się lepszymi ludźmi. Myślę, że to jest bardzo ciekawa uwaga, bo o ile możemy uznać autorytet jako błąd poznawczy, tak? O Jezu, autorytet przecież nie istnieje, nie ma wyższej siły nad tym, co się dzieje tu i teraz, przecież wszyscy mamy jednakową mądrość, życie jest jednością i to, i to, i tamto, ale jak przychodzi co do czego, to autorytetem staje się osoba, która w pewien sposób jest wyspecjalizowana w danej dziedzinie, posiada konkretną umiejętność, konkretną wiedzę, jakieś doświadczenie, którego my nie posiadamy i bardzo często ulegamy właśnie autorytetom, uczymy się od nich, inspirujemy po to, żebyśmy sami mogli stać się lepszymi wersjami nas samych. No bo czymże nie jest inspiracja, jak nie zobaczeniem tego, że istnieje większy potencjał, który jest dla nas możliwy i możemy go po prostu w naszym życiu zrealizować. Punkt numer 3. Chcemy, aby ktoś inny decydował o naszym życiu, bo ufamy, że wie lepiej. To jest jeden z bardzo charakterystycznych aspektów ulegania autorytetom. No i ten punkt, no mógłbym powiedzieć, że wymaga głębokiej kontemplacji, naprawdę głębokiej refleksji, ponieważ bardzo często doprowadza do powstania współzależności, uzależnienia, albo mógłbym powiedzieć takiej osobowości kontrolera, że ktoś jest po prostu niżej, ktoś jest wyżej i to nie jest tylko tak, że to autorytety manipulują ludźmi, żeby sobie ich podporządkować. Bardzo często ludzie chcą być podporządkowywani i ulegają właśnie wpływowi autorytetom. Z tego względu, że ufają, że wiedzą lepiej, tak? Przykładowo idziesz do dentysty, no i ufasz, że dentysta zrobi dla ciebie dobrą robotę, szczególnie jeżeli nie znasz się na zębach. Idziesz do sklepu i kupujesz jakiś produkt, no to ufasz, że producent po prostu zrobił dobrą robotę i wyprodukował dla ciebie dobry produkt. Idziesz do apteki, no to też ufasz, że dane lekarstwo cię nie zabije. Ufasz lekarzowi, ufasz hydraulikowi, ufasz mechanikowi, no bo na dobrą sprawę inaczej nie potrafimy funkcjonować. No i w sumie nawet nie jesteśmy w stanie inaczej funkcjonować. Musimy sobie ufać. No i w pewien sposób podporządkowujemy się przez to autorytetom. Punkt numer 4. Nie chcemy brać odpowiedzialności za nasze życie ze względu na strach, tak? Często też się tak zdarza, że ludzie nie chcą podejmować decyzji. Mi się też tak w życiu zdarzało, że nie chciałem jakieś podejmować decyzji i chciałem, żeby ktoś podjął za mnie decyzję, albo po prostu tak długo się z czymś wahałem, aż w końcu pojawiała się jakaś osoba, która tą decyzję za mnie podejmowała. No i w pewnym sensie czułem taką głęboką ulgę. Kurczę, jak fajnie, że ktoś za mnie coś zrobił, podjął za mnie jakąś decyzję, bo ja już sam nie wiedziałem, co mam zrobić. I to jest w pewien sposób taka metoda na radzenie sobie z życiem, tak? Chociaż nie wiem, czy to jest odpowiednie określenie. Myślę, że to jest nawet czasami bardzo uwalniające, jak ktoś za nas podejmie tą decyzję. No ale w pewien sposób również oddajemy tą odpowiedzialność w ręce drugiego człowieka. I podobnie może zdarzyć się, jeżeli chodzi o autorytet. Tutaj do głowy przychodzi mi taka pułapka
oglądania zbyt dużej ilości wideo w internecie, czy przesiadywania w ogóle w internecie bez wzięcia odpowiedzialności za swoje własne życie, bez refleksji nad swoim własnym życiem, takie wiecie, ślepe podążanie za informacją bez refleksji. I tutaj winy nie ponosi autorytet, że on po prostu nas oszukuje czy coś. Nie, winę ponosimy my. Już nawet wina to też nie jest odpowiednie słowo. My jesteśmy po prostu odpowiedzialni, tak? Za to, co zrobimy z daną informacją. No bo to ty powinieneś wziąć tą informację, przetworzyć po swojemu, przetrawić i wyciągnąć z niej wnioski, a nie liczyć na to, że ktoś ci poda po prostu na tacy gotową informację. No i myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o ten temat, nie unikniemy pewnego rodzaju błędów, tak? Błędów poznawczych, błędów tego, że istnieją niedomówienia, niektórych rzeczy nie wiemy do końca, nie jesteśmy pewni siebie. W dużej mierze nasze życie polega na tym, że spekulujemy przyszłość, która nie istnieje, bo możliwe jest życie tylko i wyłącznie tu i teraz. Bardzo często ulegamy nadmiernemu optymizmowi czy idealizacji, albo w ogóle innym iluzjom i schematom. No i z tym wzięciem odpowiedzialności to też jest taki trochę nasz życiowy żart, bo na dobrą sprawę odpowiedzialność za całe nasze życie przejmuje świadomość. Ale czym ta świadomość jest, jak nie tym, czym jest, czyli na dobrą sprawę całym naszym życiem, więc wychodzi na to, że i tak jesteśmy odpowiedzialni za całe nasze życie. Ale że ten film nie miał być z założenia taką filozoficzną kontemplacją, to po prostu pozostanę przy tym i chcę, byście byli tego świadomi, że bardzo często ulegamy autorytetom, ponieważ nie chcemy brać odpowiedzialności za nasze życie. Ale też bardzo często jest tak, że ulegając jakiemuś autorytetowi, po jakimś czasie zdajemy sobie sprawę z tego, że nie chcemy tak żyć i tak wracamy do samych siebie, zdając sobie sprawę, że i tak jesteśmy jedynymi osobami, które mogą wziąć odpowiedzialność za nasze życie. No i tak wracamy do punktu wyjścia, ale wtedy dzięki temu doświadczeniu uświadamiamy sobie coś na nasz własny temat, czego nie bylibyśmy w stanie sobie uświadomić, gdyby nie doświadczenie związane z danym autorytetem. Więc na dobrą sprawę analiza tego w kategorii czarnego i białego, tego czy to jest złe, czy to jest dobre, nie ma kompletnie sensu. Wiedzą o tym doskonale osoby, które kiedykolwiek w swoim własnym życiu oddały odpowiedzialność za swoje własne życie w ręce drugiego człowieka. Dobra, przejdę już do ostatniego punktu. Punkt numer 5. Ufamy, że autorytet zabierze nas w jakieś lepsze miejsce. To jest punkt numer najlepszy na punkcie, na liście moich punktów. W ogóle, czy to brzmi logicznie po polsku? Chyba nie. To jest punkt numer 5 na liście moich 5 punktów, tak? Teraz brzmi logicznie. Ufamy, że autorytet zabierze nas w jakieś lepsze miejsce. Jest to aspekt tego, że osoba, która buduje sens autorytetu, zazwyczaj ma jakąś wizję. Ma wizję na świat. Ma wizję, ma pogląd na świat. Chce coś zmienić, chce coś zobaczyć. Chce, aby świat stał się lepszym miejscem. Ja chcę, żeby świat stał się lepszym miejscem. I stworzyłem nawet taką wizję. I wy doskonale ją znacie, bo ja się ze swoją wizją tego świata nie ukrywam, że chciałbym, aby ludzie byli szczęśliwi, spełnieni, spokojni, żeby żyli tu i teraz, aby nauczyli się studiować samych siebie na własną rękę, aby kontemplowali rzeczywistość, reflektowali nad swoim własnym życiem. Pragnę, żeby ludzie medytowali codziennie, żeby nie unikali praktyk duchowych, żeby nie szli na skróty i aby uczyli się ciągle, żeby pielęgnowali wewnętrzną ciekawość, aby doceniali swoje własne wewnętrzne dziecko, byli kreatywni i rozwijali swoje pasje i umiejętności i w ogóle wszystkie inne ciekawe, piękne rzeczy, o których ja cały czas mówię. I ma to swój własny cel. Ja tego nie mówię tak o bezcelu. Moim celem jest was zmotywować, jest was zainspirować, jest
podekscytować Was oraz mnie samego do tego, abyśmy robili to z pasją oraz miłością, z poczuciem wdzięczności, no i z takim pozytywnym wejściem. No bo, wiecie, zazwyczaj rozwój od samego dzieciństwa kojarzył nam się z siedzeniem przy książkach, wkuwaniem różnych teorii, potem zdawaniu egzaminów i testów, byciem ocenianym, tak? Dobry, zły, taki, siaki, owaki. I na dobrą sprawę nikt nigdy nie definiuje tego, czym ten rozwój tak naprawdę jest. No i jak przychodzi co do czego, to żeby zacząć się rozwijać, potrzebujemy zrobić tak jakby krok do tyłu, czyli cofnąć się trochę do tyłu, cofnąć się trochę do tego dzieciństwa, cofnąć się do poznania swojego własnego bytu, tego kim jesteś bez ego, zanim pojawiły się w twojej głowie neurotyczne myśli, przekonania, jakieś strategie, które ci nie służą, abyś po prostu poznał swoją naturalność, poznał swoją własną esencję i najpierw poznał to, z czym ty czujesz się najlepiej, ale tak naturalnie, bez przymusu. I dopiero wtedy możesz uczyć się jakichś różnych technik, praktyk czy rzeczy, które mogą pomóc tobie w oszlifowaniu tego talentu, który wyczuwasz, że masz, tak abyś mógł coś z nim zrobić. Zrobił ci jakąś piękną pracę dla innych ludzi, zrobić coś, co cię po prostu interesuje, jara, to co kochasz i daje ci uczucie głębokiej satysfakcji, spełnienia duchowego i zadowolenia z samego siebie i wzmocnienia twojego poczucia własnej wartości i w ogóle szacunku do siebie i do innych ludzi, bo ja sam osobiście odkryłem, że to jest w tym wszystkim najlepsze. I to jest, wiecie, to w jakie miejsce ja chcę was zabrać, tak? I podejrzewam, że większa część z was ulega, powiedzmy, mojemu wpływowi, tak? Tylko i wyłącznie po to, może nie tylko, aż po to, żeby wziąć dla siebie to, co ja mam tutaj do przekazania najpiękniejszego, no i zacząć ten dzień z wielkim uśmiechem na twarzy, z pozytywnym nastawieniem i z większym poziomem świadomości. Tutaj, jeżeli chodzi o to wideo, tą listę ja mógłbym tutaj rozbudowywać jeszcze dużo, dużo, dużo dłużej. Ale chciałbym, abyście nad resztą punktów, jakie moglibyście umieścić na tej liście, zastanowili się sami przez siebie. Zreflektujcie się nad tym, pomyślcie, dlaczego ulegamy jako ludzie autorytetom, pomyślcie nad tym, kto jest dla was autorytetem, kto kiedyś był autorytetem i kto mógłby być autorytetem. Zastanówcie się, dla jakich ludzi wokół was wy stanowicie autorytet, bo to nie jest tak tylko, że mamy jakąś tam listę osób, które stanowią autorytet, a reszta osób nie jest autorytetem. Każdy z nas w swoim własnym życiu jest autorytetem dla innych ludzi. Bardzo często my nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jakieś nasze zachowania, cechy albo wiedza, albo umiejętności, które posiadamy, są bardzo atrakcyjne dla innych ludzi i inni ludzie nas bardzo szanują za to, jacy jesteśmy. No nawet często nie zdajemy sobie z tego sprawy, tak? I to, co chciałem wam powiedzieć tak na samym końcu, to jest to, co kiedyś usłyszałem od Alana Wattsa, to jest to, że w esencji bycia autorytetem, autorytet to jest po prostu autor swojego własnego głosu. To jest osoba, która ma jakąś perspektywę na świat i nie boi się tą perspektywą na ten jego świat dzielić z innymi ludźmi. Ja mam na imię Damiano, dla projektu Find Yourself, dajcie proszę dla mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, napiszcie swoje własne pozytywne przemyślunki, udostępnijcie ten film proszę na Facebooku. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Błyszka.